Kwota potrzebna Wojtusiowi została zebrana, ale Gaszyn Challenge trwa. Nadal walczymy dla chorych dzieci. Dziękujemy koleżankom i kolegom z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie za zaproszenie nas do udziału do tego przedsięwzięcia. Wyzwanie przyjmujemy i przystępujemy do realizacji zadania. Do Gaszyn Challenge nominujemy Komendę Powiatową Policji w Szanowie, Komendę Miejską Policji w Przemyślu, Straż Miejską w Jaworznie.